witamy was z lasu. My jesteśmy na grzybach i znaleźliśmy już pierwszego grzyba. Śliczny. Wstaliśmy o godzinie... której? Ja wstałem o 6.20, a normalnie wstaję o 12.11. A ja o 6 i już jesteśmy tutaj w lesie, szukamy grzybów. Damy wam znać, co jeszcze znaleźliśmy. O, znaleźliśmy grzybka. Zobaczcie, jaki ładny grzybek. O, jest piękny. Trzeba szukać tutaj, bo tutaj o, tam jest następny, albo to jest znowu liść. Pięknie. Alitos, jak ci się podoba na grzybach? Daleniłos, szukaj grzyba. Alita, Alita, powąchaj, szukaj. Dzięki, że go polizałaś. Świetnie. Szukaj. Nazbieraliśmy Marcie ostrężyn, tylko musimy jakoś je tam dotransportować. Krzysiu wziął plastik z lasu, bo znalazł. Wyrzucimy go z świata. Także jak macie, znajdziecie jakiś śmieć w lesie, to możecie się powołać na Krzysia i zrobić dokładnie tak samo. Czyli wziąć go ze sobą i wyciepać go do kosza. Wszystkim będzie się, przyjemniej chodzić. My już wróciliśmy. Idziemy Marcie zanieść ostrężynki. Marta jeszcze pewnie śpi. Słoneczko. Cześć. Co tam? Mamy coś dla ciebie. Znaleźliśmy w lesie. A jak tam grzyby? Mamy klika. No co, wy znaleźliście? Aha. Wyspana. Smacznego, spróbuj. Smak lasu. No, ale przybliżej miny, Ality. Widzę właśnie. Teraz zobacz. Wróciliśmy z grzybów. Mamy tutaj grzybki, zobaczcie, tutaj mamy Krzysia. Nie zgubiłem go w lesie. Mamy ostrężyny dla Martusi. Martusia zjadła tylko parę i więcej nie chcemy, więc nie wiem, co z tym zrobimy. Krzysiu za to wyjada, ostro. Ale mamy piękne grzybki, będziemy teraz robić sobie jajeczniczkę. Czasami jak trafisz taką... No, także widzimy się za chwilę. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family. Zapraszam was na nowy vlog. A dzisiaj będziemy cały dzień o takich koktajlach. Nie będziemy nic więcej jeść. Marta może coś oczywiście sobie przekąsić, bo ona jest w ciąży, więc ona ma taryfę ulgową. My nie mamy takiej taryfy, więc będziemy cały dzień dzisiaj głodować i próbować takich specjalnych soków. Tak to wygląda. Czym wyżywimy się przez cały dzień? Aż 5 posiłków. Robimy to, wiecie, tak dla fanu i to są soki z Lidla kupione. Stwierdziliśmy, że zobaczymy, czy na takiej diecie sokowej da się przeżyć jeden dzień. Zobaczymy, jak to smakuje. Także dzisiaj wam damy znać, będziemy pić. A teraz mamy śniadanie, więc pierwszy. Mam nadzieję, że będzie smacznie. Dobra, wygląda to tak i trafiliśmy na promocję z 14,99 na 13,99. Więc jeżeli przez cały dzień można się wyjeść za 13,99, to ja jestem chętna. Jak to pięknie wygląda. To jest jedyneczka. Gęsiutkie to. No, takie smoothie. A na spodzie to tak w ogóle patrz. Jak dla dziecka wręcz taki ten mus, bym powiedziała. Przynajmniej tak to wygląda. I co tutaj mamy? Mamy brzoskwinia, ananas, mango, banan, figa, miechunka, pomarańcze. Nie mam pojęcia, co to jest miechunka. Ja też nie wiem. Wstrząśnij i ciesz się smakiem. On the go. A drugi to jest energy cocktail. To jest na dobry początek. Dobra. Jaki jest ten początek? Jak zgłodniejesz. Jak zgłodniejesz. Czyli za pół godziny następny. Myślałeś co? O, jaki ma gluta, patrz. O, fuj. Nieładnie, jak Kubuś taki. Ładnie pachnie. I ten glut nie znika. Dobra, siorbniesz tylko raz. Zdrowe. Ale gęste. Bardzo gęste, ale bardzo dobre. Jak się tobie smakuje? A, widzę, czy smakuje. Po którym łyku będę czuła się najedzona? Bardzo dobra, pyszne. Mi smakuje, jedynka jest super. Na dzień dobry. O co tu pisze? Na dzień dobry, potem zastrzyk energii, potem gazpacho. Zapsianka i ostatni się nazywa zielonomi. Ten zielonomi się boję i tego buraczanego się boję. Ja się tego gazpacho boję. No. Tego obiadowego. Z tego, że będziemy żygać. Ile to ma kalorii?
Nie, 200 ml, 110 kalorii. Czyli 500 kalorii na dzień? No nie, no każdy ma inną pewnie. Ile ma? No, tutaj też podobnie. Tutaj 28 kalorii, tu jest. Znaczy 56. 56 kalorii. Dobra. To są warzywa. Nie lubię suchu warzywnych. Tutaj mamy, wszystkie są, no. Tak gdzieś około 500 kalorii. To ja umrę. No, ja też. Ja nie. Kto zwycięży, dostaje kebaba. Wiecie, kto przeżyje cały dzień na tym i nie zejdzie z głodu, nie zemdleje, to dostaje kebaba na wieczór. Wolałbym pizzę. Ja bym wzięła. Ale nie wiem, czy byśmy sobie sami nie zrobili. Pizzę? No, sami lepiej. Aha, czyli cały dzień na tych i pizzę na wieczór? Aha, ale sami byśmy sobie zrobili ciasto, sami byśmy sobie słodniczki. A nie mamy nic za pizzę. Ale co potrzebujesz? Jest rukola, moglibyśmy zrobić pizzę. No to, no to zrobimy to, kupimy teraz, pojedziemy z Krzysiem, to kupimy. Co? Ja? Ty zostajesz. Dobra, następne za 2 godziny. Mikołaj nie chce wychodzić, mówi mi. Ze mnie, a nie z domu. Pojedziemy, kupimy tą szynkę parmeńską. Zrobimy z szynką parmeńską, z serem kupimy. Mozzarellę kupimy, z szynkę parmeńską. I trzeba zobaczyć, czy mamy sos pomidorowy. Mąkę kupimy. Dobra, to jedziemy jeszcze do sklepu. Zrobimy dzisiaj pizzę. Zjadłam, nie czujesz się najedzona. Podsumowując, czujesz się najedzony? Nie. Ja też nie. A wypiłeś już? No. Ja wypiłem bardzo szybko. Ja dzisiaj wstałem o 6, no już jest 11. To już powinniśmy wypić też drugi, mi się wydaje. To nie jest zły pomysł, ja bym go wzięła na drogę. Jedziesz z nami do tego, do sklepu wojskowego? No. Dobra, to się zbierajcie. Ja sobie już zacznę pić. Ty już zaczniesz pić? To jest jeszcze łyka. To trzeba, ten, bo to już jest max. To jest ze schodów, z połowy. Alitos, no wszędzie Alitos. Gdyby nie Alitos, ja bym miała idealny porządek. A bardzo cię kocham, usiadku. Proszę. Dobra, zdrowie. Zdrowie. Teraz jesteśmy głodni. Tak się czuję na jedno. Nie chcesz Krzysiu drugiego? Smacznego, na razie nie. Ten smakuje mi bardziej. Ten jest trochę gorszy. Jak smakuje? Właśnie. No dobra, podzielę się. Nie, bo tu nie będziesz tu głodna, masz cały dzień wytrzymał. Łyk! Ja i tak nie wytrzymam. Chcesz spróbować? Nie. Okej, okay, to trzeci? Twój trzeci nie. Chłopaki poszli do sklepu na zakupy i ja już siedzę w aucie i się chłodzę, bo jest mi po prostu za ciepło i ciężko i marzę się położyć już w łóżku na chwilę, żeby sobie odpocząć. Wyprawka do szkoły częściowo zrobiona dla Krzysia, bo po to byliśmy w sklepie takim wojskowym. Wydaje mi się, że jest zadowolony. Jeszcze sporo zostało, bo jakieś skarpety trekkingowe i tak dalej. No będziemy szukać czegoś fajnego, a żeby nie wydać miliona monet, wiecie o co chodzi. Bo to jednak teraz trzeba tego trochę więcej. Wrócę do domu i będę szukała mu pozostałych rzeczy, które musimy mieć. Głodna jestem. Krzyś też. Mały Krzyś mówi, że nie. Także no. Krzysiu właśnie dopił 2, więc bierzemy się za 3. Poproszę 3, dziękuję. Na Martusi 3. Dziękuję. Martuś. Proszę. No ludzie dobre. Nawet to z tym nie chce siedzieć. No mi też zeszła ta naklejka, co? No próbuj. Od tej ściągi dziepu. Powąchaj. Uuu, jak bardzo warzywnie. Jak supa pomidorowa. Ja bym to podgrzewać sobie do miski w. No chyba to nie jest zły pomysł. Da. Ja tego nie wypiję. Nie. Aż tak? Tego nie wypiję. To jest twój posiłek, kochanie. Będę bez posiłku. Zgłodnie je to wypiję. Też tak nie myślę. Nie masz szans, weź się to ode mnie. O, w życiu. O. Dajcie mi przegryźć batonem. Mogę zjeść batona? Jakbym pił sok z po burakach. No, albo zimną pomidorówkę. Jestem głodny. Wypijesz go? O nie! Co on robi? Co on robi? Aż mnie oczy bał. Chcesz jeszcze mój? Zemdlę. Chcesz dokładkę? Ja się moim podzielę. Powodzenia, Krzysiu. Powodzenia. Ale na razie nie piję jeszcze. Dopiero teraz piję bitę. On jest bardzo niedobry. O! Próbuj, będziesz wiedział, co cię czeka. W ogóle mamy 2 rogówki aktualnie, bo kupiliśmy nową, bo potrzebowaliśmy czegoś większego. No jak buraki. Pachnie jak buraki. Bardzo niedobre. Niedobre, no. Na raz. Nie.
Jak zgłodnieje, to wypije. Nie wiem, jaka bym musiała być głodna, no, żeby się zatracić. To nie jest dobre. Ja drugi raz bym tego nie wypił. Nie, ja też nie. Ja w ogóle nie lubię soków warzywnych. Drugi raz nie ma szans, więc... Sok jest dobry z owoców. Ale ja nie dał rady być na ten tydzień. A to nie, nawet chyba nie wolno. Idę po drabinę. Idziecie ogarnąć drzewo? Tylko uważajcie na siebie. Najpierw muszę ogarnąć drabinę. Zjadł tego chipsa, co tam. Ja też. Jakie jedzenie? Mi tutaj soki wciskacie? Że co? Co? Gdzie macie chipsy? Tyle, jeżeli chodzi o nasz challenge. A może by tak bekonowe otworzyć? Ja jestem w ciąży, jak te chrupki bekonowe. Jestem głodna. Ja bym to wytrzymał, ale... Ja jestem cały czas głodna, więc... Ja bym to wytrzymał, ale jakby zacznie się jeść, to tak się nie da. Krzysztof, pochwal się, jakie rzeczy kupiłeś. Coś takiego, że nóż, widelec, łyżka, otwierasz do puszek, do piwa i do wszystkiego. No. Tam Krzyś idzie z drabiną, bo będzie obcinał drzewo. Ja jak się lepiej poczuję, to bym chciała tutaj klimatyzator i bym sobie na siedząco wyprasowała dla Mikiego te wszystkie rzeczy. Druga rzecz to jest kubek, taki najzwyklejszy, żeby nie był szklany, no bo się potłucze. Żeby można było podgrzać, zagotować wodę na ognisku, tak. Albo coś takiego. Że... 6 zł. 6 zł, no. Ostatnia rzecz to jest plecak. Tak. No, to jest taki na 3-dniowy wyjazd i też może być jako do szkoły. 3-dniowy wyjazd. Ma bardzo duże kieszony. Tutaj ma na rzep, można tutaj na ten, kupić rzepa z napisem Krzyś. Stałe, urodziny. Jak widać, Martusia przestała z nami być tylko na sokach, z tego względu, że dla niej jest to za mało. Ona potrzebuje. Mhm. Idziemy ciąć drzewo z Krzysiem. Ucięliśmy drzewo, mamy szkody, czekaj, nie widać, obróć się w tą stronę. Krzysiu dostał gałęzią. Jezus. Zawsze mi się coś stało. Zawsze. Mówiłam, uważajcie. Uważaliśmy. Nie spadłeś z drabiny jeszcze w międzyczasie? Nie. Wszyscy chillują, ja już zgłodniałem i chcę kolejną dawkę soku. Martuś, chcesz soczek? Tak. Tak? A ty, Krzysiu, chcesz buraczki? Tak, ja teraz będę pił buraczki. No, bo uznaliśmy tak, że jak ktoś nie przejdzie buraków, to nie idzie dalej. Oprócz mnie. Oprócz Marty. Więc czekamy na Krzysia. Skarpeczku, leżysz tak ponętnie. Jak tak leżysz, to masz takie wgłębienie w boczku. Już jest dobre. Nie będzie smaczniejszy nigdy. Nie jadłem nic pyszniejszego. Nie chcę tego podgrzać i z makaronem? Na raz. Normalnie jak nie dobrze mi jest, jak widzę, jak to piję. Brawo, Krzysiu. Proszę, Martuś, następny. Ja widziałam młodego naciągu. Widziałam młodego i to jest trwały uszczerbek na psychice. Co tu mamy teraz? Jabłko, gruszka, winogron, cynamon. No wszystko, co lubimy. No. To nie może być złe. Będzie smakowało jak szarlotka. Aż się to będę chyba delektował. O, to pachnie jak musik dla dziecka z tego słoiczka. Smakuje jak środek ciasta, które robisz. Tak? Aha. Płynne ciasto? Dobra, spróbujmy. Płynne ciasto, no. Pyszne. Brakuje tutaj tylko nektaryn. Mi zostały jeszcze dwa. I chrupiącego spodu. Ty jest trzecia, ja mi został ostatni sok. Mi zostały dwa. To nie jest do zrobienia. To jest jak naprawdę, nie wiem, jesteś na przykład po jakimś, nie wiem, zabiegu czy czymś. Zresztą dziwny kolor. Ja? No. Twarz, masz taką zieloną twarz masz po prostu. Nie wiem dlaczego. Bo widziałem, jak młody pije tam ten poprzedni soczek. Ale nie był taki zły. Znaczy, no, nie był dobry. Dobry, ale dałoby się go zjeść. Muszę wypić. No, jakby zrobił ten kod, no, tak robił taki kod, pewnie widział, jak ktoś pije ten sok. Został nam ostatni sok. Mamy tutaj banan, ananas, winogron, kiwi, pomarańcza, szpinak, ogórek, limonka. Gdyby nie ten ogórek i szpinak, to byłoby pyszne. Pyszny, w ogóle nie czuć tego ogórka i szpinaka. Tak? To dobrze. Przepyszny jest. Chyba najbardziej mi smakuje ten. No co ty? A Krzysiu, ty? Ten najlepszy na razie? Spróbuj zabrać. Na razie tak. Też fajne, ale wolę ten. Mi smakuje ten. Bardzo dobry. Ja zjadłam krokiety. W sumie to zjadłam kolejne dwa.
Są jeszcze krokiety? Mam cię zabić? No, a mogę prosić? Serio? Faza na krokiety z kapustą i grzybami, a jeżeli ktoś chce robić, to daję mu tutaj link do naszych krokietów. A i tak wydaje mi się, że chłopaki skończą z pizzą wieczorem. Bo już jeden z chłopaków mówił, że stawia ciasto na pizzę. Także fajnie, że jest zdrowo, ale fajnie by było, gdyby nie było głodno. Wypiliśmy wszystkie soki i zabraliśmy się za robienie pizzy. Z tego względu, że dla nas to trochę mało, takie 5 soczków. Jedna się już piecze, drugą jeszcze wyrabiam, ale za chwilę będzie.